Cześć, mam na imię Ismena. Moda i dziennikarstwo to moje dwie największe pasje, które zaprowadziły mnie niedawno do Galerii Mokotów. To tu znajduje się The Designer Gallery, przestrzeń, w której spotykają się światowe marki i polscy projektanci. A moda łączy się ze sztuką. A to m.in. dzięki Anie Halarewicz, która miała w to swój artystyczny wkład. Zapraszam na spotkanie z jedną z najzdolniejszych i najpopularniejszych ilustratorek mody w Polsce. Aniu, powiedz mi, ponieważ pochodzisz z bardzo małej miejscowości na Opolszczyźnie, jak to w ogóle się stało, że zainteresowałaś się ilustracją mody, bo raczej nie była tam najpopularniejszą dziedziną? Dzisiaj zastanawiam, jak właśnie to się stało, że ilustracja mody jest w Dzierżowicy, ale no, to nie jest taka mała miejscowość, no, 16 tysięcy z tego co pamiętam, to jest miasto od lat 50. zdaje się, jak pamiętam, prawa miejskie. No ale no, też za czasów mieszkania w tejże wspaniałej miejscowości, no to ilustracja mody, no to nawet mnie do głowy wtedy nie przychodziło, że ja będę rysować. Więc uwarunkowania tutaj miejskie, zakłady koksownicze, obecność w powietrzu różnych mieszanek, myślę, że nie ma wpływu na wybór dalszej drogi. Jak i dlaczego wybrałaś w ogóle grafikę we Wrocławiu? Grafika dlatego, że ja zawsze rysowałam bardziej, to zawsze była linia i nawet na studiach miałam problem, jak na malarstwie maluj, nie rysuj, bo gdzieś tam można pokazać natężeniem kreski kolor, a można to zrobić plamą i bardzo wrażeniowo, światłocieniowo. Lubię rysować, więc ta linia ostra zawsze była ważna, ten kontur, ale pierwszy raz dawałam na malarstwo. Ale teraz, jakby nie patrzeć, jesteś i ilustratorką, i malarką, ponieważ i robisz ilustracje, i malujesz obrazy. Bo uwolniłam się z takiego myślenia, że malarstwo nie może być graficzne, linearne i to może być rysunek. Ja obrazy na płótnie rysuję kredką albo rysuję piórkiem, ale uznaję je za obrazy dalej. Jaka jest różnica między ilustracjami a obrazami, które robisz? Cena. Nie żartuję. Słuszna uwaga. W jednym i w drugim obszarze jest moda, tylko w ilustracji prasowej, czy ilustracji, która powstaje tutaj w akwareli, w tych impresjach, ona jest taka bardziej, to jest ta moja druga natura, ta potrzeba piękna, idealizowania kobiecej sylwetki, stąd proporcja modowa idealnie się wpisuje w ten kanon, a kiedy gdzieś wkracza płótno, akryl, inne medium, tam występuje już więcej mroku, tam nie ma gloryfikacji, urody, tam moda jest jakimś dodatkiem. Dlatego też między innymi wybrałaś akwarele, że ona daje Ci takie możliwości? Myślę, że dlatego, że ja szybko działam i akwarela to jest technika, która praca zajmuje 2-3 minuty. Ale no to jest technika, która, no mówię, że jest najtrudniejsza, bo ona nie pozwala na korektę. Nie ma Ctrl-Z, nie ma możliwości męczenia tej pracy i poprawiania, tylko jest impresja od razu. Albo drzemy, albo jest dobrze. Ile tak tygodniowo tworzysz ilustracji? 2 kilo. Miałaś swój wkład w identyfikację wizualną The Designer Gallery, strefy, która otworzyła się 8 grudnia w Galerii Mokotów i tam chociażby rysowałaś buty. Rzeczywiście głównie są to nie całe postacie, tylko te elementy dodatków. Bo też jedna z Twoich ilustracji zdobiła okładkę magazynu The Look, prawda? Wystarczy Ci rzucone hasło i Ty tu wiesz, co robić? Tu było hasło i to właściwie w trakcie spotkania od razu praktycznie było wiadomo, co będzie na tej okładce. Czyli wyciągnęłaś kartkę i zaczęłaś Mieliśmy pracować. To się zdarza często i jest to miłe, ale były podobne oczekiwania klienta. Moja wizja okładki, która ma być jednak wyróżniająca się, czyli na przykład białe tło nie jest popularne, czy w okładkach książkowych, no teraz może bardziej, ale jest takie jednak horror wakuli, że jak to biała okładka, niedokończona, albo no, że zginie gdzieś wśród tych wszystkich kolorowych, a to jest mocna, prosta okładka, która moim zdaniem właśnie się bardzo wyróżnia przez to. Pokazałabyś mi parę. Czy ja widzę, jak spoglądasz na te pętle i ja myślę, że chciałabym spróbować po prostu bez takiego wprowadzenia. I co? Narysujmy na przykład postać kobiecą. Szpilka. Nie mogliśmy, nie wiem, kotek, domek, słoneczko. Boisz kota? Serio? Nie, dobra, postać kobiecą. Czekaj. Nie. A mogłabyś tak, że tak powiem, krok po kroku robić? Dużo Ci takiego tuszu schodzi?
litr miesięczny. Projektantem nie mogę być, ilustratorem na pewno. Dlaczego? No spójrz, spójrz na mój projekt. Widzę tutaj sylwetka A, czyli gdzieś powrót lata 60. Widzę tą tendencję. Zobacz, już nawet się nauczyłam robić szersze kreski. Że tak naprawdę im mniej tej kreski, tym lepiej, żeby to zrobić raz, a dobra na przykład nie poprawiać. Myślę, że moją pracę? Myślę, że tak. Nie chciałabyś dorysować nóg do mojej postaci? Nie, chcę zobaczyć, jak to zrobisz. Możecie tylko domyślać się, dlaczego na koniec nie pokazaliśmy wam mojej ilustracji. Za to co poniedziałek o 18 znajdziecie tu nowy odcinek magazynu The Look Inside. Pamiętajcie o subskrypcji, by niczego nie przegapić.